Jest bardzo źle. To, co widzicie tu w telewizji, to jest może 1/10 tego, co ja widzę tam na co dzień. Moja głowa jeszcze na tą chwilę działa dobrze, w sensie o moją psychikę, ale mam takie momenty, w których muszę się wykrzyczeć, wypłakać albo walnąć po prostu ręką w ścianę, bo na to okrucieństwo, które robią, wiemy dobrze kto, no nie da się jakoś tak spojrzeć normalnym okiem, a dobra, to jest wojna, rozumiem. Nie, niektórych rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć. Gdy w lutym 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, grupa ludzi niemal od razu ruszyła z pomocą. Z biegiem czasu z przypadkowej grupy powstał Team Pomocy Ukrainie, który organizuje skoordynowaną pomoc i transporty humanitarne. Działamy wszyscy od początku wojny, tylko każdy na własną rękę. Później z biegiem czasu jedno drugiego odkrywało. I teraz uważam, że ten czas wojny pokazał nam, kto jest wytrwały i kto dotrwał do końca, może nie do końca, przepraszam, ale wiem, o co chodzi, że jednak nadal jesteśmy i nadal działamy, tylko już w takim bardziej zmniejszonym gronie i w tym momencie naprawdę konkretnie już docelowo. Wśród osób, które działają bezpośrednio na miejscu, jest Dorota Koziarska. Oprócz tego, że udziela pomocy rannym ukraińskim żołnierzom, to pomaga też skoordynować działania pomocowe. Jestem na froncie, w strefie zero, tam gdzie jest bardzo niebezpiecznie. No i co, zabezpieczam chłopaków 2 kilometry, 3 kilometry za ich pozycją, czyli jadę tam najdalej, gdzie ambulans może dojechać, no bo drogi, jakie są na Ukrainie, dobrze wiemy. Do Radomia z Ukrainy spływa zapotrzebowanie na konkretne produkty. Na miejscu Justyna Trząślewicz koordynuje zbiórki i transporty z pomocą humanitarną. Jacek Jędrzak jeździ z transportami nawet kilka tysięcy kilometrów w głąb Ukrainy. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś jest w stanie, że nie ma dachu nad głową, jest zimno, nie ma się rodziny, nie ma się co jeść, to można sobie wtedy wyobrazić, co człowiekowi jest potrzebne. Wśród najpilniejszych potrzeb teamu pomocy jest teraz nowy bus, bo ten, którym od początku wojny realizują transporty, jest już mocno wysłużony. Wolontariusze apelują więc o wszelką pomoc z tym związaną. Wsparcie rzeczowe można przenosić do siedziby Arki. Na ukraińskim froncie potrzeba w zasadzie wszystkiego, od ciepłych ubrań przez leki po żywność.